Ale przyznam, że lubię nawet muzykę tego poziomu, ale wolę jednak poziom drugi, ten speedwayowy, ten Metro Speedway. Jest ciekawszy, lepszy, ma fajny soundtrack i w sumie, no jest moim zdaniem lepszy, jeden z najlepszych. I kiedyś miałem teorię, że Metro Speedway pokazywał prawdziwą mroczność gry, która, no wiecie. To nawet na Let's Play powiedziałem, że Metro Speedway jest dosyć mrocznym speedwayem, biorąc pod uwagę, co tam się odwala i jakie są tam zadania. Wszystkie potwory z Loch Ness. Jeszcze brakuje jednego. Gdzie on się zgubił? Halo, halo, gdzie ty jesteś? No ale zaraz cię znajdziemy, gościu, ale najpierw brameczki. Jednego potwora zgubiłem, potwornego. A gdzie on jest? Najgorzej, kurde! No nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że pójdzie mi lepiej. Więc dlatego myślę, że teraz możemy to uwiecznić po prostym, prostym edytem. I patrzcie teraz, ile ja mam czasu jeszcze. Wszystkich się pozbyłem w trybie natychmiastowym. Udało się, ale teraz mimo co spróbujemy ponownie, ponieważ mamy, jak już wspomniałem, mini fabułę w tym poziomie. Już się pewnie domyślacie, dlaczego mamy mini fabułę. Otóż trzeba znaleźć... Gdzie to jest teraz? O, to jest dobre pytanie. Trzeba iglo znaleźć. Gdzie jest iglo? Teraz trzeba będzie szukać igla. Najgorzej. Jest, znalazłem. Świetna robota, Spyro. Chyba jesteś gotowy na większe wyzwania. Co powiesz na lot paralotnią? Nie masz chyba lęku wysokości? Ha, Hunter, ale ty jesteś zabawny. Lęk wysokości i smok. Świetnie! Pociągnę cię skuterem, a ty przelatuj przez pierścienie. Żadnego nie pomiń, by nie musieć zaczynać od nowa. Okej. Więc lecimy. To jest jeden z moich ulubionych challenge'y, szczerze wam powiem. Ponieważ tutaj musimy przelecieć przez 50 pierścieni. Takich czerwonych, jak widzicie zresztą. I nie, to nie jest wcale nawiązanie do takich gier jak Superman 64. Chyba Spyro 2 nie nawiązuje do tych krapsyków, nie klasyków, tylko krapsyków. Ajajaj. Okej. Dało się. I teraz chyba bez problemu. Jest. Tak, trzymaj, Spyro. Jesteś lepszy ode mnie. Kurde, być lepszym od Huntera to chyba jakieś naprawdę wyzwanie i wyczyn z kolei w sumie. No ale no, to tylko trochę potwierdza, że Hunter trochę taki pierdołowaty jest, skoro Spyro jest od niego lepszy. Ale okej. Więc wracamy sobie do jesiennych równin i w sumie to by było na tyle. Nie wiem, co tutaj chciałem powiedzieć. Tak wam powiem na marginesie, że... trochę jest mi przykro, że w Nitro Fieldzie nie ma Spyro w okularach przeciwsłonecznych, bo powiem szczerze, trochę na to stawiałem, bo myślałem, że to będzie taki skin, który będzie się nazywał Summer Spyro, no ale niestety w ostateczności, no nie ma go. Może go dodadzą, może nie, ale jest mi trochę przykro z tego powodu, nie powiem, że nie. Bo byłoby fajne takie, byłoby fajne nawiązanie. Więc teraz udajmy się do poziomu Zephyr, bo to jest jeden, mówię, z najmniej lubianych przeze mnie poziomów. A wolę mieć go za sobą.
I on chyba był tutaj. Ta, Zephyr. Jest, i on. Tutaj chyba pojawi się wam japońska nazwa tego poziomu. I od razu tak powiem jedną, a raczej dwie rzeczy. Może nawet trzy. Więc szybko wam o tym powiem. Więc Zephyr został połączony z poziomem Brace Harbor. W demie ten poziom nazywał się Zephyr Meadows, a z kolei Brace Harbor nazywał się Zephyr Harbor. Tło tego poziomu jest trochę podobne do tła ze Stonehill, a także jest też tłem, które jest wykorzystywane w Robotica Farms. Zostało to naprawione w Reignited Trilogy. Przeczytałem złą ciekawostkę, ponieważ tutaj jeszcze coś jest u góry. Więc kiedy porozmawiamy sobie z Romeo po uwolnieniu Julii, mówi, że biorą miesiąc miodowy w Colossus Springs. To była prototypowa nazwa poziomu Idle Springs. No i oczywiście w Reignited Trilogy zostało to naprawione, gdzie Romeo nazywa to teraz Idle Springs. A resztę opowiem wam w trakcie poziomu, więc let's go! Podróż do Zephyr. Podróżujemy sobie do Zephyru. Fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Taka jeszcze jedna ciekawostka, nazwa królestwa, w sensie nazwa tego poziomu, czyli Zephyr, pochodzi od Zephyru greckiego, boga zachodniego wiatru, czy jakoś tak. Oraz, w zasadzie to zaraz wam powiem o reszcie ciekawostek, tylko najpierw skupmy się w ogóle na tym poziomie. Ale przyznam szczerze, że nawet soundtrack lubię, jak i w ogóle grafikę. Na fabuła tego poziomu to już wam jest znana, po prostu... Wojna! Jest tutaj wojna! Kurde, gdzie jest tutaj jakiś robaczek? Chcę Sparksa mieć, halo! Albo chociaż jakiś słoiczek z życiem. Ja pierniczę, nie lubię być tak w takim samym środku wojny. Dobra, Spyro, sytuacja jest niewesoła i wygląda następująco. Bryzoptaki przyparły nas do muru. Szukamy ochotnika, który wysadzi w powietrze cały ich arsenał. Padło na ciebie. No bo na kogo innego mogłoby paść, panie kurde Obvious. I teraz trzeba zestrzelić te ptaszory. A ja będę tak sobie w nieskończoność, może zaraz podleci. No i podleciał, widzicie? Chwila cierpliwości. I tutaj już nie ma żadnych klejnotów. 31 żyć mamy, nice. Muszę to podkreślać, ponieważ tak. Ponieważ lubię podkreślać, ile mam żyć. Cieszę się z tego powodu. Ty kurde mały. Okej, tak się bawimy. Spoko, nie ma problemu. Ja was będę tutaj zdejmował. Żaden problem. Chciałem być do was pokojowo nastawiony, ale wy nie chcecie, bo wolicie toczyć wojny ze smokiem, który jest neutralny. Więc będzie kara. Będzie po prostu kurde kara. Zresztą już ich spotkała kara. Ale jeśli chodzi o jakieś moje wspomnienia z tym poziomem, to jest, są takie, że ja trochę tego poziomu nie lubiłem. Ze względu na długość, ze względu na misję, która tutaj jest. Nie lubię strasznie tej misji. Nie powiem, że nie. Japońskie dzieło odmawia mi współpracy. Dasz radę rozwalić to ptaszysko, żołnierzu? Dalej, nie ociągaj się! No zaraz, spokojnie, kurde. Najpierw tutaj obowiązki, czyli klejnoty, a potem przyjemności. Nawet tego działem nie muszę robić, no właśnie, kurde.
Tak, w gwoli ścisłości teraz, jakby to powiedzieć, dla osób, które może nie ogarniają trochę stylu prowadzenia mojej serii, kiedy nic nie mówię, to zwykle wyciszam tak jakby swój głosik, w sensie w ogóle wywalam w trakcie edycji audio, kiedy jest taka kompletna cisza, i podgłaśniam grę na maksa, żebyście mogli sobie posłuchać również soundtracku. Ponieważ, żeby let's play był kompletny, chcę, żeby widownia też troszeczkę sobie posłuchała muzyki. Mimo że równie dobrze może sobie to wpisać w tym. Może sobie to wpisać równie dobrze na YouTubie. Ale jestem dobrą osobą i chcę to zrobić. Chcę wam, w sensie, żebyście nie musieli tego robić potem. I powiem wam, że ten poziom w zasadzie jest długi z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy gównianą minigierkę w tym poziomie, z tym, że musimy krowy do, powiedzmy, takiej mini stajni zaprowadzać, a raczej do takiego... Sami zresztą zobaczycie, co to będzie. Druga sprawa jest taka, że jest minigierka od profesora, która też jest do dupy trochę. A trzecia sprawa, że mam, kurde, wrażenie, że ten poziom jest za długi. Chcę już stąd pójść, bo Scorch aż takim długim poziomem nie jest. Bo jest dosyć krótki, ale wolę też Scorch zrobić, bo Scorch jest taki też mniej lubianym poziomem przez mła. Tak wiem, mam wymagania. Zresztą jak każdy. Więc dla osób, które będą mi mówić, że narzekasz, bo masz jakieś takie gówniane wymagania, sorry ludzie. Dobra, Sparks mi pokazuje, że u góry gdzieś coś zostawiłem, więc lećmy do góry. I tak, widzieliście tam przez chwilę kawałeczek tej krówki. Ajajaj. 180 naprawdę, kurde. 4 orby. 4 orby i 180 dopiero. Ja pierniczę. Będę to podkreślał i cicho być! Będę to podkreślał, za każdym razem. Ho, ho, co za wybuch! Całe szczęście, że nie zdjąłem hełmu! A, jeszcze coś! Pułkownik kazał ci to dać, jeżeli zdołasz sforsować obronę bryzoptaków. Dobra robota, żołnierzu! Ty, ale akurat wygląd tego talizmana mi się bardzo podoba, taka fajna bomba. Ale teraz niestety czeka na nas jeszcze gorsza misja. Idę stąd, nara, nie będę jej robił. Dobranoc. Uniknę jej, zrobię jakiś tutaj ten edyt i ją wyedytuję specjalnie dla was, żebyście wy tego nie oglądali. Nie no, jak pokazywać wszystko, to pokazywać wszystko, kurde. Jakie zasady muszą minimalne być w tym programie zwanym Let's Play. Ja pierniczę. To się nie dzieje naprawdę, serio, to coś będę musiał. A po co mi to, skoro mam i tak super ogień, więc niepotrzebne mi to jest, kurde. A i waza tu jeszcze przy okazji. Jeszcze tego, kurde, zapomniałem o tej wazie. No ale dobra. Jeszcze powiem o jednej ciekawostce lub dwóch i będziemy mieli wszystko z Zephyru, jeżeli chodzi o ciekawostki. Więc tak. W serii Ratchet & Clank jest postać o imieniu Zephyr. Jest ona bojownikiem i przyjaźni się z Kronkiem i Talwainem Apogi. Czy jakoś tak. Jeśli Spyro po raz drugi porozmawia z Moneybugsem po tym, jak zapłaci mu za aktywację portalu do Zephyr, ujawnia się, że dostarczył Breezebuilderom swoją broń, mówiąc: te cholerne ptaki w Zephyr nigdy nie zapłaciły mi za wszystkie bomby i beczki TNT, które im dałem.
Więc takie pozdro 600 dla ciebie, Moneybags, w tym momencie. Dosłownie pozdro 600. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawostki w poziomie Zephyr. Jakieś klejnociki pominąłem. Tutaj jest, kurde. No ale dobra, żeby nie było, że coś pomijam, pójdźmy zagadać do tamtego ziomka, który bardzo chce, żebyśmy zrobili tę misję na zagonienie tych krówek, czy kiwie, co to są za stworzenia. Jeśli chodzi o jesienne równiny, to mamy tutaj 5 z 11 poziomów dopiero zaczęty. Kurde, no. Czemu tak wolno mi idzie? Czemu? Jestem mała Bullpisk. Moje łaciate słodziki gdzieś znikły. Przez te ciągłe bitwy nic, tylko się płażą i uciekają. Pomożesz mi zagonić je do zagrody? Powinienem powiedzieć wal się na ryj, ale no tego nie powiem, ponieważ wiecie, family friendly. No ale będę te wszystkie krowy tutaj specjalnie dla ciebie. Będę je nakierowywał do tej twojej stajni, do tej twojej obory, do tego twojego nie wiem czego w sumie. Nie wiem co to jest i nie chcę nawet kwestionować co to jest. Po prostu zaprowadzę ci je i daj mi ty święty spokój, koleś. O ty krowo, nie buntuj się tutaj teraz. Chcesz polecieć jak ten? W sumie to tamta chce zaraz polecieć jak ta druga, która poleciała do góry, więc... Nie triggerujcie mnie nawet. O ty kurde. Tam masz być. Proszę się nie cofać na sam dół, ponieważ za coś takiego będzie po prostu zbiorowa egzekucja. Skończyło się, kurde. Dobra, są dwie. Myślałem, że się jakoś tutaj gdzieś zbugowała. Druga jest, teraz trzecia. Dawaj, chodź tutaj. Gdzie ty? Dawaj. No nie do góry. Nie skacz do góry. Ej, tutaj. Idiotko. No i tam siedzieć, kurde. Nigdzie nie wyłazić. Zaraz pozostałe tutaj zaprzęgnę. Proszę, tutaj. Do mnie. Do mnie, moja desko. Nie lubię tych krów. Nie lubię, nienawidzę ich. Niech to diabelstwo spłonie, a nie staje mi na głowie. Serio, te krowy powinni wykasować w ogóle z tej gierki. W ogóle z oryginalnego Spyro też nie powinno być tej misji. Ta misja to jest jakieś nieporozumienie. Ja pierniczę. Dzięki, Spyro! Oto drobne podziękowanie za twój trud. No... Ty tutaj powinnaś mi co najmniej... Jeszcze dwa słodziki, ale kilka dni temu na dobre straciłam je z oczu. Słoniki, okej. W każdym razie ty powinnaś mi, kurde, co najmniej górę złota teraz przynieść, a nie, kurde, jakieś tam orby. Ale w sumie nie pogardzę orbami, bo nie jestem z takich, co gardzą orbami. Aczkolwiek nie powinno być takiej nagrody w tym wypadku. Ale dobra, skończmy tą minigierkę u tej pani, bo w sumie to jest pani, która ma głos jak facet. I coś podobnego było przecież w Spyro 2 normalnym. Co
to za blask strzelił tam z okna? Tego okna na górze, głuptasie! Profesor zapewniał, że pracuje nad sposobem, bym wrócił do Julii, ale dawno go nie widziałem. O nie! Julia! Julia! Kurde, Julia! Zaraz ulatujemy ci tą twoją Julię. Bo się zaraz też popłaczę. Serio, dobra tam, uratujemy ci ją zaraz, już nie licz, chłopcze. Dawaj, nie buntuj się stary, naprawdę, bo ja nie mam dzisiaj kurde humoru na buntowanie się takich już, tym bardziej takich kloców jak ty, takich słoni. O, to dopiero 6 na 7, a gdzie jest ten siódmy? A, dobra, ten siódmy tam na dole był. Tak? On tam był na dole, czy gdzie on był? Gdzie jest siódmy słoń? Nie mówcie, że go kurde zgubiłem. Jeżeli ja go zgubiłem, to dosłownie ja nie wiem, co ja zaraz sobie zrobię. Tutaj polas, Jezus Maria, dobra. Najpierw wolę skończyć tą minigierkę ze słonikami, ponieważ naprawdę nie mam nerwów nawet do niej. Dawaj do góry teraz. Tak jak byłaś. Tak jak byłeś, słoniku. Powtarzam raz jeszcze. Mówię tak jak byłeś. O, dokładnie tak. Musiałeś kopa, kurde, dostać porządnego. Rasa porządnie. No do przodu, kurde, no ty. Gościu, czasu ja nie mam. Co ty sobie myślisz, że ja mam w nieskończoność czasu? Tu ściochu jeden. Proszę tutaj, kurde. Zaimponowałeś mi. Odnalazłeś wszystkie 7 słoników. Oto zasłużona nagroda. Dziękuję. 30 kurde orbów. Dziękuję. Kurde, jakbym miał robić ten poziom w poprzedniej sesji nagraniowej z tym moim lekkim, powiedzmy, może nie wypaleniem, ale po prostu gdybym miał robić tą sesję na, powiedzmy, lekkim zmęczeniu, to serio ja bym chyba się zachlastał w tym poziomie niż cokolwiek zrobił. No ale dobra, teraz możemy już zrobić misję od profesorka. Spyro, mój zuchu, mam dla ciebie magiczną fasolkę, znaczy ziarenko. Gdzieś tu było. O, już jest. Może zasadzisz je w ziemi i sprawdzisz, co z niego wyrośnie. Okej. No, wyrosło to coś. Fajnie, co? No dobra, czyli teraz tak, muszę podbiec. Ej, muszę tam jakoś doskoczyć, więc zróbmy tak zatem.